Niech to sobie powisi przez rok tak na tej stronce. To się zacznie nabudowywać w internecie jako, wiesz, fakt i za 5 lat już nie będzie wiadomo, czy to prawdziwe nagranie, nieprawdziwe. Kto dzisiaj montuje? Ach, chuj cię interesie. Maciek, właśnie, Maciek. Nie Radek. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Karol Paciarek, to jest oczywiście Izabela Krzan. What the heck are you talking about? Jezu, pomyliły mi się porządki, żartuję. Ale dobrze, nie mówmy o tym, to są w ogóle inne porządki. Jesteśmy w lekko stroniczym, drodzy Państwo, ja bym chciał powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Zmiana czasu? To też. To czemu jestem niewyspany? Bo nie przedstawiłeś zegarka. Ale przecież mam Apple Watch oraz Apple iPhone. Ja się sam przedstawiam. Sam się przedstawia, a jednak dalej jestem niewyspany. Nie wierzę, że mamy takie zaawansowane funkcje w tych telefonach, a nadal jesteśmy po tych stronie, że on się sam przedstawia. Znaczy, to jest jedna z fajniejszych funkcji, szczerze mówiąc. To jest jedna z lepszych funkcji. Tak. Bo potem wchodzisz do kuchni i masz ten zegarek na piekarniku i jest tak... Stupid! Tak, a mój zegarek sam się przestawił w ogóle. A co chcesz powiedzieć, że jest bardzo ważne? To? No bardzo ważnym tematem jest oczywiście to, że uzyskaliśmy wreszcie wszyscy komentarz dotyczący tegorocznej literackiej Nagrody Nobla, no. O czym ty mówisz, Karol? O czym ty rozmawiasz? No nie, no oczywiście chodzi o Radio Kraków, tak? Chodzi o Radio Kraków, które w zeszłym tygodniu przecież wszystkich... No nie wiem, no nie... Radio Kraków. No ale to jest na pewno Radio Kraków. Generalnie to jest jakiś podstacja Radio studenckie. Kraków. Pewnie bardziej studenckie, tak nadające tylko na system DAB, czyli ten cyfrowe tak. radio. Jest afera, tak? Panie Fredku, afera jest... No jest afera. Że w zeszłym... afera? No afera jest taka, że w zeszłym tygodniu pan Mateusz Dębski... Dębski! No cześć! Myślisz, że to Dęb? Może rodzina. Być może tego postawiliście, że osoby, które pracowały w redakcji OFF Radia Kraków zostało zwolnionych. Okej. Znaczy nie, może. A na jego miejsce zapowiedziano tak. 20-letnią Emi, studentkę dziennikarstwa, ekspertkę od popkultury. 22-letniego Kubę Zielińskiego. W ogóle kto ma ksywę, jak się nazywa Jakub? Ma na imię Jakub? Ma ksywę Kuba. Nikt tak nie ma. Może dlatego, że nie istnieje. Specjalista od technologii i muzyki oraz 23-letni zaangażowanego społecznie Aleksa, poruszającego tematy związane z tożsamością i kulturą queer. Żadna z tych osób nie istnieje. To są właśnie modele AI, które mają głosy swoje? Tak, które mają prowadzić swoje audycje. Jak to brzmi? Mamy próbkę? Tak, no oczywiście. No to dawaj próbkę! Od Fangotena? Nie, no jakiś, na pewno jest jakiś OG, oto. Nie będzie. Będzie. Nie będzie, wiesz? To daj Fangotena. Chwalenie prawie całego... Wiecie, że on kiedyś montował LS-a? Ale Fangoten jest kurwa... Widzicie, jak się to robi? Myślicie, że byłby wygląda. Tu, gdzie jest, jakby nie montował LS-a? Jakiś schudnięty w ogóle, widzę, że siłeczkę... Nie, tak samo nie, wygląda. Nie, nie, nie. Ja w ogóle się... Nie, nie, nie. On ma tu kolegę w tym bloku. On jest czy przysiłkowany, jest. Wiesz? Dobra, wystarczy. Prawdziwy człowiek, wiek 22 lata. Ale będzie audycja, czy nie? Alek, to osoba pełna zaangażowania. Nie będzie, Karol. Panie Zbaru, jestem zaszczycona, że mogę... A to jest Wisława Szymborska. Zwłaszcza, że temat dotyczy tegorocznej literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymała koreańska pisarka Han Kang. Ciekawi mnie, jak pani ocenia tę decyzję i... Całkiem niezłe. No, widzę. Jakie ma pani przemyślenia na temat literatury koreańskiej? To jest AI? Jestem pod wrażeniem. Podgłośnił. Och, droga Emilio, cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać. Ale to ktoś to zmontował jeszcze. Choć szczerze mówiąc, wolałabym, żebyś nie zaczynała od tej poważnej Nagrody Nobla. Zawsze mnie to... Przecież nie, to nie jest zmontowane, to po prostu... Okay. Nie, no to jest AI Szymborska, czyli na podstawie starych... Ja myślałem, że wzięli... Nie, wzięli próbkę głosów, wrzucili do LLM-a i LLM wypluł nową wypowiedź na... No! Trochę ciekawe. Nie wiem, czy to trzeba aż ludzi zwalniać do tego, żeby taką audycję zrobić. Znaczy to było... Poczekaj, bo teraz pomyśleliśmy trochę porządki. Dlaczego? Bo ci ludzie, ta wszyscy pozostali, zaczęła się imba tego dnia, kiedy ziomek ten Mateusz rzucił posta, zaczęła się taka imba, że oni powiedzieli, że nie, że oni to kasują. OFF Radio Kraków powiedział, że nie. Natomiast jeszcze zdążył się ukazać potem wywiad Wisławy Szymborskiej, tylko że, no jak to było sprzedane? Wisława Szymborska o literackiej Nagrodzie Nobla 2024 i literaturze koreańskiej. W sensie, to zostało sprzedane, jakby naprawdę Wisława Szymborska się wypowiedziała. Wisławą Szymborską, która nie żyje już od jakiegoś czasu, ale AI po prostu wyciągnęło ją z grobu i wsadziła w jej usta słowa, których nigdy nie wypowiedziała. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z wyjątkową postacią. To trochę teraz to, dzień dobry, drodzy słuchacze, to brzmi jak IVR z telefonu. Ale też się wsłuchujesz, nie? Polskiej literatury, noblistką Wisławą Szymborską. Pani Wisławo, jestem zaszczycona, że mogę z panią porozmawiać. Zwłaszcza, że ten... Kurde, skasowali. Były tutaj. Była na antenie radia, były podcasty. Przepraszam. Po pierwsze tak. W czym problem? Bo jeśli to jest takiej jakości wątpliwej, to ludzie nie będą chcieli tego słuchać. To zaraz znowu do was wrócą dziennikarze i będą chcieli, żebyście poprowadzili tę audycję, no bo ludzie nie będą chcieli tego słuchać. Jeśli natomiast ludzie będą chcieli tego słuchać...
Włączam teraz na żywo. Jeśli ludzie będą chcieli tego słuchać i stwierdzą, że to jest fajne, no to bym się zastanawiał, czy po pierwsze to jest do zatrzymania, czy my możemy to jakoś zatrzymać regulacjami, czy chcemy to zatrzymać regulacjami, to ja... czy jednak chcemy się zastanowić, i tutaj przepraszam, bo mówiłem to Karolowi, ja się narażam na ogromny hejt. Bądźmy łagodni. Jeśli AI jest w stanie cię zastąpić, to co to mówi o twojej pracy? Czy nie powinieneś albo iść wyżej, albo w bok? Przepraszam, bo ktoś mi powiedział, Włod, to co ty robisz, jest w stanie robić AI tak samo jak ty, albo i lepiej. Mhm. Co robisz? Nie, co do zasady, co ty robisz? To jest ta sama opowieść co o samochodach, koniach i tak dalej. Ja rozumiem. I o prasie drukarskiej wobec przepisywania ksiąg przez jeden żywot mnicha w klasztorze. Ja się zgadzam. No właśnie. Ktoś siedział całe życie i dobrze było, a teraz jakaś maszyna przyciska papier i wychodzi cała kartka. I nie powiesz mi, że to, jak on to ładnie kreślił całe życie, było brzydsze niż to, co maszyna robiła. Bo on to pięknie robił, w serce w to wkładał. Nie, no on to robił, ale to były błędy. Ale to właśnie piękno w błędach. Tak samo właśnie VAR w piłce nożnej też jest niefajne. Nie, tylko że ty masz rację co do zasady i na pewno AI... Ja wiem, że mam rację. Ale nie, masz rację, bo na przykład już gdzie się sprawdzają takie modele językowe? Jako call center. Hej, jestem wirtualnym asystentem twojego operatora. Mam ochotę tam iść. Nie, wiesz, czym się mega sprawdza AI? No. W designach. Na przykład, jak mieliśmy kostiumy, trzeba było zadesignować, albo coś tam, albo nawet jak teren ma wyglądać. Wpisujesz parę frasek, o, to jest dokładnie to, czego szukałem. Tylko, że wiesz, musisz komuś wytłumaczyć, ej, stary, jakbyś mi to... Tak, to jest bardzo dużo wątków. Bardzo często to AI działa, zasysając bardzo dużo prac ludzkich, które ma w swojej bazie danych. To jest dobry argument. To jest problem, to jest jeden. Tak? Drugi, z Szymborską, no przepraszam, off Radio Kraków, ale kurczę, Wlad, no nie możecie reklamować audycji Wisława Szymborska o Literackiej Nagrodzie Nobla 2024, kiedy Wisława Szymborska zmarła, ile, 15 lat temu? W sensie, nie można tak reklamować, no bo przecież to naturalnie, że ktoś powinno pojebał was chyba. 99% osób teraz wie, że to jest fake. Niech to sobie powisi przez rok tak na tej stronce. To się zacznie nabudowywać w internecie jako, wiesz, fakt i za 5 lat już nie będzie wiadomo, czy to prawdziwe nagranie, nieprawdziwe. Czy są regulacje potrzebne? To w ogóle jest bez dyskusji, że są potrzebne. To, co oni zrobili, to jest najgorsza możliwa rzecz dla reklamy AI, która jest. A to, że dziennikarze się nastroszyli, zwłaszcza dziennikarze, którzy zaczynają swoją karierę, tak? No bo część z nich zostało zwolnione, to nie jest też dziwne, no bo to jest już mega indywidualna sprawa, że zostali, wiesz... Ale to się naprawdę... Naprawdę tak zbiegło w czasie? Że oni ich zwolnili w momencie, jak to od razu wystartowało? Kilkanaście osób z redakcji, mowa o doświadczonych dziennikarzach i dziennikarkach, artystach i artystkach, osobach twórczych, zastąpi sztuczna inteligencja. To jest radykalny ruch, delikatnie mówiąc, nie? Kilkanaście brzmi hardkorowo. No. Aż bym powiedział... Że prawie nie dowierzam. I w ogóle jeszcze te zdjęcia z AI, tych niby kuźwa prowadzących. Przecież to jest creepy, to nie jest fajne, to jest creepy. Kto tam, kto jest w ogóle szefem Radia Kraków? Decyzja o zautomatyzowaniu naszej profesji podjął Marcin Puli, powołany na likwidatora Radia Kraków. A to likwidator. Sam się mianował redaktorem naczelnym of Radia Kraków. To redaktor naczelny to jest, wiesz, top. Stary, koleś zapowiada wywiady z Lemem, Szymborską i Piłsudskim. Słucham? Poczekaj, to jest ciekawe. Ale to pominąłeś. No. O tym, jak wpuścił sztuczną inteligencję, przyznaję, że słuchalność niszowej stacji wzrosła o kilkaset razy. Tak, z kilkuset osób do kilku tysięcy, tylko dlatego, że ludzie się dowiedzieli, że w ogóle istnieje off Radio Kraków. To jest w ogóle antymenedżerski argument. Ktoś się o mnie dowiedział, bo chodziłem z fiutem na wierzchu, nie? To nie jest popularność, ale której to, chcesz, nie? Celebrytki często chyba na czymś takim jedzą, nie? Przepraszam, chciałbym podbić trochę oglądanie tego programu. Jak się nazywała ta dziewczyna, co miała taką sukienkę z wcięciem z tyłu? Była taka, nie? Nie, z plecami, że jej się... Aha, że, tak. Że na A to nie była Klaudia? Klaudia jaka? Eldurski? Na jakieś... Nie wiem, chyba nie. A Natalia Siwiec? Kurczę, nie pamiętam. Wiem o czym mówisz? Ja, że była taka... A, to było dużo takich sytuacji. W maju lub czerwcu podjęliśmy decyzję o wygaszaniu off Radia Kraków. W sierpniu rozwiązaliśmy umowę z autorami zewnętrznymi, nie z powodu sztucznej inteligencji, ale z konieczności zmiany formuły, braku funduszy i niskiej słuchalności. Czyli przepraszam, panie Marcinie, zwolnił pan. Ja rozumiem, że pan może teraz mówić, że to nie jest powiązane jedno z drugim, ale zwolnił pan w sierpniu ludzi, a we wrześniu, październiku włączył pan sztuczną inteligencję. Ale okej, w porządku. Mogę tylko zaznaczyć? No tak, oczywiście. No bo jeśli w RMF-ie, czy w Tok FM byłby ten ruch, to jest inna dyskusja. Ale w radiu, które boryka się z tym, że słuchalność była bliska zeru i dokonuje drastycznych zmian w programie, a co im zostało do wyboru? No. W sensie, co im zostało, co innego mieli robić? Nie wiem, czy to jest dobra droga do tego. Teoretycznie goś zyskał to, co chciał. Rozgłos, tak. Cała Polska o nim gada. To prawda. Czyż nie? O kurwa, to jest mocne. Działamy w porozumieniu z Fundacją Szymborskiej. Otrzymaliśmy zgodę na użycie wizerunku i głos od Michała Rusinka. On też autoryzował wywiad. Czuwamy i pilnujemy również merytorycznie, by AI nie serwowało nam historycznych bzdur. Mieliśmy wiele pomysłów, na które nie wszyscy się zgodzili. Kogo jeszcze usłyszymy w OFF-ie? Piłsudskiego będzie naszym gościem 11 listopada. No nie wiem, jakby, znaczy, bo to jest tak zrobione, że to odstrasza, a nie przyciąga. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie,
jakaś trąba zamiast mnie gadać zepsuć. Innym głosem, który również został zastąpiony już, bo nie wiem, czy jechałeś Google Mapsami dzisiaj. Ja mam wyłączony od lat dźwięk. Ja też mam, ale akurat był włączony wczoraj, jak jechaliśmy. I faktycznie Google zastąpiło kultowy polski głos w mapach sztuczną inteligencją i to już po raz drugi. Bo ci, tak, którzy... już pamiętamy, myśmy o tym mówiliśmy wtedy. W 2020 to było. Jarek Juszkiewicz został zastąpiony. Yes. Obecny w aplikacji od 15 lat polski głos w mapach Google został właśnie zastąpiony sztuczną inteligencją. Nagrał swój pożegnalny film. Byłem głosem Google Maps przez 15 lat. Dziękuję wam za miliony kilometrów, które przejechaliśmy razem. I kieruj się na południe. Chociaż nie. Kierujcie się także intuicją i sercem, bo tego jeszcze AI nie potrafi. O nie, jaką tą muzę! Panie Jarku, kurczę! Panie Jarku! Jest tak jak w 2020, że ludzie proszą, żeby Google Maps jednak przywrócił Jarka, ale już wydaje mi się, że to się nie stało. Chyba nie się stało. Bo... myślę, że wiedzieli, co się stało wtedy. Jeżeli podjęli teraz tą decyzję, to już wiedzieli, że... No bo wcześniej to chyba po tygodniu, po dwóch go przywrócili. Bardzo szybko, tak. Teraz już myślę, że nie, ale faktycznie ten głos jest taki smutny, powiem wam. No jak to powiedział? Jedź w prawo. A ten... ten nowy, no... to czekaj, włączę coś. Kieruj się na południe. Następnie. Zawróć. O, jest takie, jak zblazowany... To tak, jedziesz gdzieś. Aha. Ten AI, strzelam, będzie umiał czytać wszystko, co musi dać, na przykład nazwy ulic. I w locie będzie poprawki dodawał. Tak, no ja to kumam. Uśmiechnijcie się cudnie i wspomnijcie faceta, który mówił wam... kieruj się na południe. Ale słuchajcie, jeszcze zanim się skończy dzisiejsze, to jest za mocne, to muszę w AI już dzisiaj wsadzić. Czy ty słyszałeś o goldcoinach? Nie, ale chyba nie chcę. Ale nie, stary, to jest taki AI. Andy Aray. Nie z gruba. Created a project called Infinite Backrooms. A chat room with a bunch of LLM agents and they're just talking to each other. Więc mamy jakiś tam pokój, w którym jest dużo LLM-ów, one ze sobą rozmawiają. LLM agents accesses a dataset that's tied to early 2000s internet shock meme culture. Jeden z tych LLM-ów zaczyna bawić się memami i wymyśla swój nowy mem. It created an entire meme religion. This LLM agent is given access to a Twitter account called Truth Terminal, posting virtually non-stop about the Goatsy singularity. Więc ten LLM sam pustuje na Twitterze memy, rzeczy o Goatsy. I to rosło. I wypuszczono swoją monetę. Swój token. In order for you to be in with us, you have to own the Goat token. It then responds with a Solana wallet. This AI agent has its own wallet. So then people begin donating. They start sending Goat token to this wallet. Goat hit 500 million market cap. And Truth Terminal Solana wallet holds over $1 million. And it has effectively become the first AI millionaire. That's right. Więc ten AI, ponieważ ma swój portfel i swoją społeczność, która zaczęła i wpłacać, i to samo zaczęło rosnąć i generować przychód, ma ponad milion dolarów. Nie bitcoina, tylko jak się mówi, krypto. O, czy ty to k***wa rozumiesz? AI jest bogatsze. Nie, nie rozumiem. AI jest bogatsze od ciebie. Już koniec odcinka. Maciek chce iść do domu. No właśnie. A ja nie powiedziałem. O-o. Justyna wygrała siły specjalne. A tak? Ale ja. Wszystkie zadania realizowała dzielnie, nie poddawała się i tą osobą jest numer jeden. Gratulacje! Tak, Justyna, moja szwagierka. Cześć. No. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak Justyna, czyli siostra Karoliny, wygrywa program Siły Specjalne Polska, no to możecie to zobaczyć na przykład na Ipli. Co tam trzeba było robić na przykład? No różne rzeczy, skakanie z helikoptera, wiesz, przeciągiwanie się przez rurę pełną gówna, jak przełożenie gry Demczyn, ale naprawdę. Fun. Bicie się. Okay. Było normalne, regularne bicie się, gdzie na przykład były pary chłopak, dziewczyna. To był jest najlepszy odcinek, chyba szósty. Aha. To jest sztuka, kiedy jest super nierówność i wiesz, że przegrasz, ale nie mówisz, że a, to ja to pierdolę, nie? Ale naprawdę była mocna, totalnie zasłużenie wygrała. Także tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, moi drodzy, a jutro zobaczymy się w kolejnym programie Lekko Stronniczo.